Przed Tobą równanie kwadratowe, które pomogę Ci rozwiązać korzystając ze wzorów skróconego mnożenia. Zastanów się początkowo, czy możemy wyznaczyć pierwiastek kwadratowy z tego wyrazu i pierwiastek kwadratowy z tej liczby. Możemy to zrobić. To oznacza, że 4x kwadrat moglibyśmy zapisać tak, że to jest 2x do potęgi drugiej. Natomiast 25 moglibyśmy zapisać w ten sposób, jako 5 do kwadratu. Widzisz, to jest właśnie wynik pierwiastkowania. To, co zapisaliśmy tutaj i tutaj. Pierwiastek kwadratowy z 25 to jest 5, a pierwiastek kwadratowy z 4x kwadrat to jest 2x. I teraz zauważ, że jest taki wzór skróconego mnożenia, który bardzo przypomina to wyrażenie które widzisz, a mianowicie chodzi o wzór a kwadrat odjąć b kwadrat. I taki wzór rozpisuje się w ten sposób, że to jest a odjąć b razy a dodać b. Jeżeli już tak mamy ładnie to wszystko podpisane, to widać, że a w tym wyrażeniu jest równe 2x, b jest równe 5. To oznacza, że równanie można zapisać w tej postaci: 2x odjąć 5 razy 2x dodać 5. No i to się równa 0. Teraz, żeby rozwiązać takie równanie, musimy przyrównać każdy z nawiasów do 0. Robimy tak dlatego, ponieważ szukamy mm, dwóch liczb, które wyzerują nam ten iloczyn. Tak, musimy się zastanowić, jaki x możemy podstawić, aby ten iloczyn był równy 0. No więc będzie równy 0 wtedy, gdy pierwszy czynnik będzie równy 0, lub będzie równy 0 wtedy, gdy drugi czynnik będzie równy 0. No i zobaczmy, co otrzymamy w pierwszym równaniu. To jest 5 drugich. W drugim równaniu. Minus 5 drugich. To są dwa rozwiązania tego równania. Za chwilkę kolejne przypadki.